Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix. Po długiej przerwie witam na Grand Prix Włoch na torze Monza. Wyścig będzie niezwykle ciekawy i już wam mogę to powiedzieć. Na pierwszej pozycji właśnie jest Bert Games, na drugiej pozycji jest nieoczekiwanie Nico Rosberg. No i dwaj kierowcy Ferrari na trzeciej i na czwartej pozycji. Na pozycji numer 4 jest Kimi Raikkonen, jest to nasz rywal, jeżeli chodzi właśnie o tą walkę o bolid w przyszłym sezonie, tak więc walczymy o Ferrari, ale chyba nie będzie miało to większego znaczenia, gdyż kolejny sezon rozpoczynamy już w grze F1 2014. No i tutaj już na samym początku Nico Rosberg bardzo, bardzo tutaj ładnie, jeszcze Fernando Alonso się wciska, Hulkenberg czwarty, no tutaj chyba utrzymamy drugą pozycję, jednak straciliśmy pozycję na rzecz Nico Rosberga, bardzo ładnie Hulkenberg na czwartej pozycji, trzeci jest Fernando Alonso, no a Kimi Raikkonen, jak widzieliśmy, gdzieś tam dalej z tyłu, no jednak nie poradził sobie, jest atak na Nico Rosberga, jednak tutaj się nie uda, no trzeba cały czas starać się o tą pozycję powalczyć, jednak jest to dla mnie też bardzo ważne, no i przede wszystkim ten cel zespołu, mam nadzieję, będzie dzisiaj osiągnięty, a jest to pozycja numer 1. Będzie to niezwykle, niezwykle, myślę, ciężkie do osiągnięcia, ale będziemy się starać. Tak więc już niedługo, chociaż teraz poczekajmy, z tym co chciałem powiedzieć, jest atak na Nico Rosberga, czy tutaj się uda, jednak nie przyblokował Nico Rosberg, bardzo blisko i niebezpiecznie. No ale na całe szczęście jesteśmy cali, nasze skrzydło nie oberwało, a także Nico Rosbergowi nic się nie stało. Tutaj widzimy cały czas atakuje Bert, cały czas bardzo, ale to bardzo blisko. No tutaj trzeba delikatnie uważać, jest pozycja numer 2, bardzo blisko, także jest Fernando Alonso, Nico Rosberg także bardzo blisko, więc tutaj naprawdę będzie się jeszcze działo na tej prostej. No i tutaj Nico Rosberg będzie blokował, jest Raikkonen na pozycji numer 4, my na pozycji numer 1 czy numer 2, pozycja numer 1, no ale tutaj chyba jednak będzie Nico Rosberg, nie będziemy ryzykować. Tak więc co chciałem powiedzieć, przede wszystkim to, że już niebawem wychodzi F1 2014, no i karierę zobaczycie na moim kanale. Tego czasu naprawdę mam bardzo mało ostatnio, nie nagrywam praktycznie w ogóle odcinków. Tak więc tutaj kolejny atak i kolejna walka z Nico Rosbergiem. Wow, tu było niebezpiecznie. No Nico Rosberg strasznie wolno w ten zakręt wjechał, no i uszkodzone przednie skrzydło, i to dosyć konkretnie, więc będziemy musieli tutaj naprawdę mocno, mocno uważać. Jest bardzo blisko Fernando Alonso i Kimi Raikkonen. Hulkenberg tam stracił pozycję na rzecz właśnie Kimiego Raikkonena. No i tak jak mówiłem, bardzo mało czasu, w ogóle brak czasu na nagrywanie tej F1 2014, tak samo nie ma co liczyć, ale będzie jej bardzo mało, ale będzie się pojawiała, tak więc będziecie na pewno mieli co obejrzeć. Tak jak mówiłem, oj tutaj za szeroko, tak jak mówiłem, naprawdę mam bardzo mało ostatnio czasu i po prostu nie mam nawet siły nagrywać odcinków, dlatego też no przez ostatnie kilkanaście ładnych dni tych odcinków praktycznie w ogóle nie było. Jest Fernando Alonso, bardzo blisko. No i my tutaj musimy uważać, jest Raikkonen czwarty, Rosberg odjechał delikatnie, no ale pamiętajmy o tym, że jednak tutaj ten błąd spowodował, że mamy uszkodzone przednie skrzydło, bardzo blisko Nico Rosberg, tutaj było niebezpiecznie, nie z Kimi Raikkonen tam chyba atakował, ale jednak mu się nie udało, tam w lusterkach patrzyłem, no i my atakujemy Nico Rosberga, czy tutaj się powiedzie ten atak, no miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie. Czy się uda? Chyba tak, chyba powinno się już udać. Przyblokowany Nico Rosberg, jeszcze Fernando Alonso wyprzedza Nico Rosberga. Wow, tutaj bardzo niebezpiecznie, wow! Jest uderzenie Fernando Alonso, no i Fernando Alonso bez przedniego skrzydła. No musimy tutaj uważać, a jeszcze wciska się Fernando Alonso, jeszcze Nico Rosberg wypychany, Raikkonen tam wyprzedza Rosberga. Prawy zakręt, no tutaj system DRS będzie miał Nico Rosberg, tam jakiś kierowca wyjeżdża poza tory i ugrzązł chyba w żwirze. No a my na pozycji numer 1, Rosberg drugi, Magnussen niespodziewanie, pozycja numer 3, tutaj cały czas blokowany Nico Rosberg, no nie dajemy się wyprzedzić, no i Magnussen na pewno będzie tutaj starał się powalczyć, blokowany Nico Rosberg, nie dajemy się za bardzo naszemu koledze z zespołu, widzimy żółtą flagę w sektorze numer 2.
No i prawy, niezwykle, niezwykle ciężki zakręt w nowej odsłonie F1. Magnussen na pozycji numer 1, coś niebywałego. Magnussen wjeżdża do boksów, my także. I wyprzedzenie w alei serwisowej. Ależ pięknie to wyglądało, no że nie dostaliśmy żadnej kary. To jest po prostu cud. Wymieniamy przednie skrzydło, wymieniamy opony na opony twarde na czwartym okrążeniu. No i stoimy. No i stoimy, co się dzieje z naszymi mechanikami? Czy tutaj nie wystąpił czasami jakiś głupi błąd? No, powiem szczerze, coś niebywałego. Ile będziemy jeszcze stać? 15 sekund w alei serwisowej. Raikkonen jest za nami na 18 pozycji, my na pozycji numer 17. Ricciardo na pozycji numer 16. Naprawdę coś niesamowitego. No i teraz pogoń, będzie niesamowita pogoń. Będziemy starać się tutaj na pewno zdziałać trochę więcej niż tylko pozycja poza pierwszą dziesiątką. To jest na pewno bardzo ważne. Czwarte okrążenie tego wyścigu, tak więc tutaj naprawdę może zdarzyć się jeszcze bardzo wiele. No i jak widzimy, Ricciardo na pozycji 16, także ten wyścig mu nie idzie. No i Raikkonen na pozycji numer 18, to jest nasz rywal. No i tak jak wam mówiłem, to nie jest chyba najważniejsze, aby teraz wygrywać z Raikkonenem. Najważniejsze stałoby utrzymać pierwszą pozycję i przede wszystkim czekać na odsłonę F1 2014, która nie różni się praktycznie niczym i tak naprawdę różni się tylko i wyłącznie bolidami, malowaniem bolidów i tym, że dodane są jakieś tam tory. Niczym się ta gra nie będzie różniła od tej odsłony, czyli w sumie można powiedzieć wszystko jest kopiuj wklej, ale cóż, będziemy grać w najnowszą odsłonę, bo tak właśnie wypada. Będziemy starać się jak najbardziej rozpocząć karierę. Jaki team wybiorę? Najprawdopodobniej będzie to Toro Rosso, ale czy tak właśnie będzie? Jest atak na Ricciardo bez żadnego problemu. Button najlepszy czas okrążenia 1.27.074, więc świetnie. No i tak jak wam mówiłem, będzie to najprawdopodobniej Toro Rosso. No i czy tutaj, no, czy będziemy w tym Toro Rosso mogli w ogóle powalczyć o pierwszą dziesiątkę? No ja mam nadzieję, że tak, że jednak jak Daniel Kwiat widzimy w Formule 1 2013, może zdobywać nawet te troszeczkę wyższe pozycje niż 10 czy tam 9, bo było tych wyścigów dobrych naprawdę w wykonaniu bardzo dużo. No więc będziemy na pewno chcieli tutaj powalczyć i w tym zespole odnieść jakieś tam może i małe, ale jednak sukcesy. To na pewno będzie dla mnie takim celem numer 1, więc jeżeli chodzi o cel numer 1 w Formule 1 2014 w zespole Toro Rosso, który najprawdopodobniej wybiorę, nie będzie to Renault, będzie to Toro Rosso. Tak, nie będzie to rzecz jasna Lotus Renault, będzie to właśnie Toro Rosso, bolidem, którym jeszcze nie rozpoczynałem kariery, więc trzeba by coś tutaj delikatnie pozmieniać i ta zmiana na pewno nastąpi, dlatego też będę chciał zmienić to i tym bolidem ten cały sezon przejechać. Moim celem będzie oczywiście zdobyć jak największą ilość punktów, to będzie chyba najważniejszy cel. No ale pamiętajmy o tym, że ten bolid jednak jest bolidem słabym, no i na pewno będzie bardzo ciężko. Poziom, jakim będę jeździł w 14, to najprawdopodobniej będzie poziom najwyższy, jaki jest możliwy. Z takiego i wyłącznie względu, że chciałbym po prostu, jednak, żeby było bardzo trudno. I chyba właśnie tak będzie. Zobaczmy, na której pozycji wyjedziemy. Jest pozycja numer 12, najlepszy czas okrążenia, znakomicie. Tutaj kontakty widzimy pomiędzy Ferrari, Vettelem, no i Perezem. Tam jest chyba Fernando Alonso, dokładnie Fernando Alonso. Raikkonen na ostatniej pozycji w stawce, więc no nie wróżę mu nic dobrego w tym wyścigu. Szóste okrążenie tego wyścigu, a my jesteśmy na 12 pozycji. Tutaj będzie na pewno pogoń, ponieważ jak widzicie, bardzo, bardzo agresywnie jedziemy. No i myślę, że nie powinno być większego problemu z wyprzedzeniem jeszcze przynajmniej dwóch, trzech może kierowców, a może większa ilość, zobaczymy. Na pewno ten wyścig nie zaliczam do tych wyścigów najłatwiejszych. No niestety, ale ta aleja serwisowa pogrążyła w sumie mnie we wszystkim, co tylko się dało, więc no tutaj co tu dużo mówić, bardzo duży błąd naszego zespołu. Czy to był jakiś bug gry, tego tak naprawdę nie jestem wam w stanie powiedzieć. Tutaj delikatnie ścinamy, ale nie ma żadnej informacji, więc znakomicie jest Sebastian Vettel na pozycji numer 10, a my na pozycji numer 9.
16 kierowców w stawce, więc ta stawka cały czas się wykrusza. Są kierowcy w alei serwisowej, no i tutaj na pewno będziemy jeszcze tych kierowców wyprzedzać. Jest pozycja już numer 8, powinna być pozycja numer 7 dokładnie, tak więc nie jest najgorzej, powiem szczerze. Te boksy chyba wszystkich pogrążyły, bardzo długo w tych boksach byli wszyscy kierowcy, bardzo blisko Sergio Perez, no i myślę, że tutaj będziemy na pewno Sergio Perez atakować, a jest atak, jest pozycja numer 6, Alonso przed nami, Perez za nami. No Sergio Perez w tym wyścigu widzimy całkiem nieźle, chociaż no bardzo duży tutaj margines błędu został wykorzystany przez nas, więc jest pozycja numer 6. Przed nami jest Fernando Alonso. Na pewno będziemy tutaj tego kierowcę chcieli także wyprzedzić, czy się powiedzie ten atak, no zobaczymy. Ta przewaga Alonso to jest ponad sekunda, więc chyba nie będzie systemu DRS, chociaż za chwileczkę się przekonamy. Prawy zakręt, czy będzie system DRS? Chyba raczej nie będzie. Jest jednak, więc super. W kolejnym sezonie, czyli kiedy rozpoczniemy F1 2014, nie będzie już systemu ERS. Będzie to system, który będzie włączał się automatycznie. To jest całkiem niezłe, nie będę musiał się tym przejmować. No i jest pozycja numer, jak widzimy, 6 w tym wyścigu, więc jest i Fernando Alonso, którego bez problemu wyprzedzamy. Jest pozycja numer 5. No i tutaj Fernando Alonso jeszcze chyba nie odpuszcza, chociaż jednak ten system DRS w naszym przypadku będzie wykorzystany. Jest tutaj, widzimy Gutierrez przed nami, który wjechał do alei serwisowej. Jest system DRS, jest pozycja numer 4, Rosberg pierwszy, Baton trzeci, Raikkonen dopiero 12 pozycja. No i my bardzo blisko i wyprzedzamy Jensona Batona. Jest świetny atak, naprawdę znakomity atak w naszym wykonaniu. No i najlepszy czas okrążenia, więc jest trzecia pozycja. Radzimy sobie w tym wyścigu znakomicie. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się tak dobrego wyścigu po tym właśnie wyjeździe z boksów. I tutaj lewy zakręt, bardzo niebezpieczne to było, no powiem szczerze, że tutaj myślałem, że już bolid zarzuci, no i niestety to byłby chyba po prostu dramat polskiego kierowcy Mercedesa. Jest Hulkenberg przed nami, tutaj nie powinno być z tym kierowcą większych problemów, jest to kierowca dobry, ale na pewno dużo słabszym bolidzie. No i my na pewno w bolidzie, który jest chyba jednym z najlepszych w całej stawce, tutaj bardzo, bardzo blisko. Trzeba uważać na Hulkenberga, bo tutaj nie chcemy żadnych głupich błędów. No i tutaj bez problemu, zobaczcie, jak tutaj się udał atak na właśnie tego kierowcę. No i jesteśmy na pozycji numer 2, przed nami jest Nico Rosberg, tylko i wyłącznie nasz kolega z zespołu, nasz wróg, nasz rywal. Ósme okrążenie tego wyścigu, no i tutaj myślę, że naprawdę, jeżeli będziemy tylko jechać tym optymalnym tempem, optymalnym torem jazdy, nie będziemy popełniać dużej ilości błędów, no to naprawdę możemy nawet jeszcze doścignąć Nico Rosberga. No i mam właśnie nadzieję, że tak będzie. No i tutaj bardzo ładne wejście w ten prawy, lewy zakręt, jest już no w sumie w zasięgu wzroku Nico Rosberg. Tutaj nie powinno być jakichś tam wielkich, sensacyjnych tutaj zdarzeń. Jest na praktycznie, widzimy tam piąte czy szóste miejsce od końca Raikkonen. Tutaj ja ścinam zakręt, wow! No i niestety błędy, które popełniliśmy, i jest jeszcze kara. Kara dla Berta. Spowodowanie kolizji Fernando Alonso. Nie wiem, czy tam Fernando kara czasowa 20 sekund. What the fuck is in? Wow, 20 sekund kary. To jest naprawdę coś niesamowitego. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że dostanę dwie dychy kary. Więc jest, no niestety będzie to odległa pozycja. Najprawdopodobniej nie zmieścimy się nawet w pierwszej dziesiątce. Pamiętajmy o tym, że jadę bez przedniego skrzydła, nie mogę utrzymać tempa wyścigowego. No i pasowałoby tych kierowców po prostu przepuścić. Mamy 20 sekund kary, ale nie będziemy na pewno ich przepuszczać. No, mijałoby się to przede wszystkim z celem wyścigu. Jest piąta pozycja, ale tutaj widzimy, aj, tutaj bardzo blisko Perez, no to było bardzo niebezpieczne. No i teraz długa prosta, no gdybym teraz jechał do boksów, mógłbym się pożegnać z jakimkolwiek wynikiem, chociaż ten wynik na pewno nie będzie już udany. Raikkonen 11 i tu myślę, że Raikkonen nas jednak wyprzedzi w tym wyścigu. Dohamowanie do tego pierwszego zakrętu, jakieś części jeszcze tam leżały,
Nie jedzie się jakoś straszliwie źle, bo ten tor jednak nie wymaga aż tak dużej przyczepności. Pamiętajmy o tym, że te skrzydła zostały zmienione na ten wyścig, aby ta przyczepność była po prostu dużo mniejsza. Tak więc to na pewno, jeżeli chodzi o ten wyścig, nie jest najważniejsze, ale tak jak mówię, straciliśmy kontrolę nad samochodem. Niestety, wielki mój głupi w sumie błąd. No i musimy pogodzić się po prostu z tym, że jedziemy bardzo, bardzo, na bardzo odległej pozycji, więc to jest chyba taka, można powiedzieć, kara za ten głupi błąd, za tą pazerność, bo jednak moglibyśmy być na drugiej pozycji. To także byłaby znakomita pozycja, że tam Vettel walczy z Perezem, ale to chyba już nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Wyjeżdżamy za szeroko, wow, tutaj wyjeżdżamy zaraz przed Vettelem, który jest na pozycji numer jednak dalej, tam przyblokowani kierowcy. No i Nico Rosberg za dosłownie 2-3 sekundy kończy ten wyścig, no i jest na pozycji numer 1. My po tym wyścigu będziemy mieć, tak szybko licząc, około 50 punktów przewagi nad drugim kierowcą, czyli Nico Rosbergiem, w ogólnej klasyfikacji generalnej. No nie ma się z czego cieszyć, ale jest pozycja, która 11, 12, może 13, 11 pozycja. Tak więc nie jest też najgorzej. Kolega Nico Rosberg pierwszy, Kimi szósty. No i cóż, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć! Wciąż jesteś na pierwszej pozycji w klasyfikacji kierowców.